Cześć Wam. Dzisiaj będzie taki filmik na temat aplikacji na Androida IVCam. To jest aplikacja, która robi z telefonu jakby kamerkę internetową. I powiem Wam tak, czasami jest tak, że pobierzemy jakąś aplikację, no i nam się nie spodoba, skreślamy ją, chcemy o niej zapomnieć, tak? Ale zdarza się tak, że dajemy jeszcze drugą szansę. Coś na przykład spowoduje to, że chcemy jeszcze raz zobaczyć, jak ta aplikacja działa, i okazuje się, że ma opcje takie, o których inne aplikacje mogą sobie pomarzyć. I co jest jeszcze najlepsze, chciałem Wam powiedzieć, tak o, ta aplikacja kosztuje, ona jest bardzo droga, bo 50 zł musimy wydać za pełną wersję. Także to jest naprawdę bardzo dużo, jak za aplikację na Androida. No ale cóż, widocznie deweloperzy cenią się. Widocznie dlatego, że wiedzą, że ona ma najwięcej opcji i pozwala na chyba najwięcej ze wszystkich tych aplikacji, które tam instalowałem. Chociaż powiem Wam szczerze, że IP Webcam ma też bardzo, bardzo dużo opcji i pozwala zrobić z kamerki, jakby to powiedzieć, taką szpiegowską kamerkę, może nie szpiegowską, może taką, która potrafi nam pokazać to, co się dzieje w pokoju bądź gdzie indziej. Jak będziemy na przykład gdzieś indziej, może nam na maile wysyłać zdjęcie, ale to nie jest temat o IP webcamie, tylko o IVCam. I dzisiaj chciałem Wam pokazać, jaką opcję tutaj w ogóle odkryłem. Jestem zszokowany, jak to fajnie działa. Chodzi o to, że jeżeli sobie otworzę tą aplikację na PC-cie, te okienko, w którym jest ten obraz, co teraz widzicie, to ja mogę myszką sobie tutaj na przykład klikać na tym ekranie i ustawiać ostrość i blokować, jakby nie wiem, ekspozycję. Teraz takie coś. Jest tutaj sobie telefonik. Ja kliknę na tej macie niebieskiej w lewym górnym ekranie i zobaczcie, co się będzie działo z ekranem. Gdzie jest coś, jest taki ekran. Teraz kliknę tutaj na tej płytce, co jest do chłodzenia GPU od laptopa, na ten czarny wiatraczek i zobaczycie, jak się zmieni obraz. Zmienił się troszeczkę. Jest jakby bardziej przyciemniony. Kliknę teraz na tej płytce od telefonu, też na jakimś czarnym elemencie. OK, a teraz kliknę na biurku. Cicho, cichutko. Jest po 23, a moje papugi zaczynają się drzeć, bo ja tutaj gadam do filmiku. Ale zobaczcie teraz, jaka jest super opcja. To jest teraz obsługa myszką tego całego ekranu. Rolka służy do zoomowania ekranu. Zobaczmy sobie na maksa powiększenia. To jest maksymalne powiększenie, jakie mogłem uzyskać na Huawei P9 Lite. I dodam, że to jest rozdzielczość 1920 na 1080, czyli Full HD. To jest maksymalny zoom. Widać, że jest totalna pikseloza. Już obraz jest totalnie niewyraźny. Ale nie o to mi chodzi. Bo na razie lecimy bez ustawienia hardware decoding. Czyli to jest tak na razie domyślne. Pokażę Wam teraz taką opcję, która mnie bardzo fajnie zaskoczyła. Powiększymy sobie troszeczkę obraz. OK. Powiedzmy, że w takim stopniu. Biorę tą płytkę. Obraz jest rozmazany, ponieważ ostrość jest ustawiona na ten sam dół. Teraz ja myszką klikam sobie na tej płytce tutaj. Obraz jest wyostrzony na płytkę. Pod spodem już jest nieostry. Teraz jak ja bym sobie kliknął teraz pod spodem na tą, na te chłodzenie, to patrzcie, co się stanie. Ostrość jest wyregulowana na chłodzenie i płytka i chłodzenie i płytka. Bardzo fajny feature. Można sobie po prostu myszką. No, załóżmy, że teraz sobie nagrywam ten filmik, tłumaczę coś i mówię: o, tutaj jest płytka, tutaj jest to.
i mi ostrzy na tych elementach, na które kliknąłem. Bardzo fajny motyw. Na przykład tutaj sobie dam w tym rogu płytkę, kliknę na nią, wyostrzy mi na płytce. Tutaj już jest rozmazany pod spodem. Klikam na ten na dole, ostrzy mi na dole. I automatycznie blokuje mi na tym dolnym. A teraz kliknę na matę na niebiesko. No w sumie jest taka sama. Jakoś miałem tak, że mi pokazywało tą ekspozycję inaczej troszeczkę. A jak kliknę tutaj w lewy górny w ogóle róg na biurku, no to jest jaśniej. Faktycznie jest jaśniej. A teraz kliknę na czarny radiator tu. Zmienia się, no. Zmienia się jasność obrazu. O to mi się rozchodziło, że klikam teraz na biurko w lewym górnym rogu. Obraz jest rozjaśniony, bo dopasowuje jakby tą ekspozycję. Chyba na to się mówi ekspozycja. Teraz znowu klikam na tą płytkę od telefonu na czarnym elemencie. Jest ciemniejszy. Kliknę na jakimś takim miejscu, gdzie jest jakby odbite światło. OK, na tym białym jakimś elemencie. Nie wychwyciła. Kliknę na radiatorze. Też. Ale wiecie, o co chodzi. Widzieliście, że jest zmiana. Biurko. Klikam, jest jaśniej. Klikam tutaj kartę graficzną. Czy kartę chłodzenia od tej karty od GPU i zmienia się jasność ekranu. Super sprawa. I teraz pobawimy się. Zobaczymy, jak w ogóle działa hardware decoding. Ja sobie wejdę w opcję. Mam taką ustawione 1920x1080, wideo FPS jest 25, a są zakresy 15, 25, 30, 60. Mój telefon obsługuje maksymalnie 30. Wideo quality jest low, medium, high. Ja mam na medium. Wszystko idzie po Wi-Fi połączenie. I teraz w zakładce Mist mamy hardware decoding. Ja ustawiam, włączam teraz hardware decoding i ustawię na do wartość, są trzy wartości, default, VMR7 i VMR9. Najpierw zobaczymy na domyślnej. Daję zastosuj. OK. I teraz mamy na tym hardware decoding. Zobaczmy sobie zooma na maksa. Też jest po prostu obraz strasznie niewyraźny. Jakbym zrobił sobie powiększenie, to też jest to no nieczytelne totalnie. Musiałbym oddalić. Załóżmy, że do tego tutaj sobie stawię ostrość na tym. No jeszcze na takim powiększeniu fajnie to widać. Nieźle, chociaż widać, że jest obraz jakby taki, nie wiem, przeskalowany, interpolowany. Zoom na minimum. Znowu sobie ostrość klikając myszką ustawiam. Fajna sprawa. Mogłem oczywiście też pewnie tapnąć tam w ekran telefonu, też by mi ustawiło. I teraz sobie wejdziemy w ustawienia i ustawię na wideo renderer na VMR7. Zastosuj. OK. Teraz jest VMR7. Też jest obraz przy maksymalnym zoomie kaszana. Oddalimy sobie na minimum. I teraz damy sobie tak trochę, powiększymy. Ustawię ostrość myszką. Niestety też widzicie, że jest taka jakby interpolacja. No, nie wiem, jak to dokładnie nazwać, ale widać, że obraz jest jakieś ząbkowanie, nie? Na krawędziach. Im lepsza kamera w telefonie, tym to jest mniejsze. Jakby był zoom optyczny, no to już nie mamy o czym mówić. Wtedy jest obraz zawsze żyleta. Dobra, teraz sobie zobaczmy tą ostatnią opcję. Video renderer dam VMR9. Stosuj. OK. I tutaj
na tej ostatniej opcji w ogóle mi nie działa. Obraz się zawiesza. Sobie damy settings. Wyłączam hardware decoding całkowicie. Nastosuj. OK. No teraz mi się w ogóle zawiesiło. Chyba muszę przełączyć się na VMR7, żeby mi to odblokowało, tak myślę. VMR7. OK. No dokładnie. No tutaj widzicie, w tym hardware decoding jest jakiś taki błąd, że jakby zawiesza tą kamerkę obraz zamraża. I teraz dopiero muszę włączyć hardware decoding w opcjach. I teraz leci na tym normalnym, takim jakby streamie z kamerki, bez żadnych wspomagaczy. I myślę, że to jest chyba najlepsza opcja do tego wszystkiego. Teraz mam ostrość na płytce. Tutaj kliknę minimalnie pod płytką na kartę graficzną. Zobaczcie, jak się zmieni rozmarzy obraz na płytce. Widzicie? Całkiem jest już inaczej. Teraz klikam na płytkę. Zapomnij ostrość na płytce. Teraz kliknąłem na płytkę. Teraz na głośnik, ten tutaj, na co jest na płytce, ten czarny, klikam. Widzicie, jakie to już jasne się robi? Teraz kliknę tutaj na kartę SIM. Kliknę na zielony jakiś element płyty. No można sobie fajnie obraz ustawić. Także będzie to oświetlenie takie jak najlepsze. No generalnie, jak mówię, warto dać drugą szansę aplikacji. Myślę, że to jest, tak szczerze mówiąc, jedna chyba z lepszych aplikacji jednak. Droga, bo droga, ale ma dużo opcji w takich fajnych. Jest przede wszystkim rozwijana, a to jest najważniejsze. Liczy się dobry support. Jeżeli mamy dobry support, wtedy wiemy, że te pieniądze, które wydaliśmy na tą aplikację, nie wydajemy w błoto. Tylko coś deweloperzy zawsze wnoszą do tej aplikacji, tak? Można tutaj robić zdjęcia, nagrywać. Także jest OK. Ja mam wersję oczywiście trial. Chociaż nie widać tego napisu trial, tylko ten napis IVCAM. Bo wcześniej jak włączyłem za pierwszym razem, pokazał mi się taki czarny napis trial na środku ekranu. Przełączyłem rozdzielczość i znikł. To super, OK. Jest jeszcze jedna opcja. Jest w sieci. W zasadzie nie powinienem o tym mówić. I chyba nie będę mówił. Nie będę mówił. Chyba się domyślacie, o co mi chodzi. Po prostu można sobie przetestować aplikację jako pełną wersję. I wtedy możecie zakupić, jeżeli uznacie, że ta aplikacja jest warta tych pieniędzy. Wspomożecie o tym samym dewelopera. Wiem troszeczkę, jak to jest, jak się pisze aplikacje i naprawdę, jeżeli deweloper widzi, że ludzie kupują to, wpływają mu pieniądze za jego ciężką pracę, bo to jest bardzo ciężka praca napisać taką aplikację, to wtedy to się odpłaca tym, że po prostu powstają aktualizacje, ulepszenia, ciągle jest wydawana jakaś nowsza wersja i aplikacja staje się tym samym coraz lepsza. I co jeszcze tutaj chciałbym dodać na temat tego IVCAM-a? Jedyną rzecz, którą nie wiem na razie, jak zrobić tym IVCAM-ie, musiałbym sobie wejść, poczytać na stronie producenta, jak połączyć ten telefon w IVCAM-ie pomiędzy kablem USB, tak żeby to opóźnienie było jak najmniejsze. Teraz leci wszystko po Wi-Fi. Jest to w miarę szybkie. Nie wiem, może jest późna godzina i obciążenie tych pasm jest trochę mniejsze. Nie wiem, czego zabrać. Nieraz Wi-Fi tak laguje, że masakra jest, a nieraz chodzi bardzo szybko. Może to zależy też dużo od aplikacji. Trzeba było robić też, żeby jakieś takie testy, która aplikacja działa jak najlepiej. No tak, widzieliście, że aplikacja się zawiesza. Jeżeli tam włączymy ten hardware decoding
Jest problem u mnie z VMR9, tym kodekiem jakby takim. Co by tu jeszcze więcej powiedzieć? No tak jak mówię, odkryłem tą opcję myszki, że się klika na ekran i wtedy nam ustawia ostrość, zmienia tą ekspozycję. Rolką sobie zoomujemy ekran. Można sobie wykadrować w ten sposób bardzo fajnie. No i co? I generalnie spoko. Przy takim powiększeniu, jakbym coś pokazywał. Jeszcze daję radę, jakbym troszeczkę sobie mniej powiększył. O, w ten sposób. No. Nie jest źle. Teraz lecę na tym oświetleniu żarówkowym, które ma. Widzicie, tutaj już jest rozmazane. Zapominam się, nie ma tego automatycznego autofokusa. Musiałbym kliknąć myszką. Już mi złapało fokus na tym. Dobra, dobra. Nie, naprawdę dobra. I teraz jak oddalę, to już tutaj mam rozmazane. Klikam na tym. I łapie mi ostrość na tym obiekcie, którym klikłem myszką. Zresztą widać moją myszkę tutaj w prawym górnym rogu, że steruję właśnie sobie ostrość w tej aplikacji myszką. 50 zł. No mówię, 50 zł nie jest tanio. Ja lecę teraz na wersji demo. Na szczęście nie ma tego napisu trial, jest tylko Ifiao Cam. Nawet mi to nie przeszkadza, powiem wam szczerze. Bo i tak to robi reklamę. Jeżeli ktoś będzie oglądał ten filmik, to zobaczy IV Cam. Ok, aha. Fajnie. Jak gdzieś streamujecie na przykład w jakichś tam portalach, to też będzie na przykład ten napis IV Cam i ktoś się domyśli, że z takiej aplikacji streamujecie, używacie i się zainteresuje. Tym samym być może kupi ją w pełnej wersji. Także jeżeli macie jakieś pytania albo swoje jakieś uwagi na temat tej aplikacji, bo jej używacie, to piszcie w komentarzach. Ja się z chęcią powymieniam jakimiś informacjami. Ja na dzisiaj kończę, bo jest 23:44. Mówię troszeczkę ciszej, ale myślę, że może to być taka ciekawostka co dla niektórych. Także pozdrawiam, trzymajcie się.